Witajcie po dłuższej przerwie. Wracamy znowu z programem Nowi w Mieście. Dziś korzystamy z gościnności kręgielni U Padre na ulicy Elewatorskiej. Moim gościem jest Mateusz Piątkowski. Witam serdecznie. Mateusz, całą swoją karierę spędziłeś na Dolnym Śląsku. Jako 19-latek, tak? Grałeś w pierwszej lidze w Polarze. I później troszkę ta twoja piłkarska kariera zaczęła się na drugiej lidze, tak? Rzeczywiście, był tam epizod drugiej ligi, trzeciej ligi, nawet jeszcze starej, tak? Mhm. A później tak troszeczkę szczebelkami do góry, aż do poziomu pierwszoligowego. Jako 21-latek grałeś w drugiej lidze, tak? Już wtedy nie myślałeś, co z tobą będzie dalej, że nie szukałeś jakiejś alternatywy na pomysł na życie? Inny niż piłka? To znaczy ciężko mi jest tutaj się w ten sposób określić, bo na pewno piłka nożna stanowiła i dalej stanowi jakiś ważny element mojego życia. Natomiast gdzieś w międzyczasie rzeczywiście były takie momenty, gdzie zastanawiałem się, co robić w przyszłości, tak? Między innymi dlatego poszedłem na studia i gdzieś tak ta droga się potoczyła, a nie inaczej, że uprzedzając już twoje pewnie pytanie następne, że w Ekstraklasie dopiero mam przyjemność zagrać w wieku 28 lat, tak? Dokładnie. Nie czujesz się jak drugi Piechna? Na Króla Strzelców Ekstraklasy predyspozujesz? To znaczy, takich celów osobiście nie mam, ale na pewno w ten sposób możesz mnie porównać do Grzegorza Piechny, bo rzeczywiście to jest późny wiek. Zwłaszcza jak na napastnika, nie? Gdzie występuje się, debiutuje się w tej Ekstraklasie. Kierunek studiów jaki skończyłeś? Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W Wrocławiu, tak. Wychowanie fizyczne kierunek. Mhm. Mati, czy nie zastanawiałeś się nad zmianą numeru na 90? Bo praktycznie w Dolka nie strzelałeś w ostatnich minutach spotkania, w większości. Na swoich strzelonych 54 bramki twoich strzelonych, 19 masz strzelonych między 80 a 90 minutą. Nie planowałeś zmiany na numer 90? Przyznam szczerze, że aż tak mocno się nie wtajemniczałem w swoje statystyki. Fajnie, że się tak przygotowałeś, ale muszę powiedzieć, że numer dla mnie na koszulce nie ma większego znaczenia, tak? Nawet przychodząc tutaj do Jagiellonii w sumie tak zapytałem, czy numer 27 jest wolny, bo z takim numerem występowałem we wcześniejszym klubie w Ząbkach i w sumie poszło. Akurat był wolny i ten numer zostałem. Natomiast gdyby był zajęty, to absolutnie gdzieś nie miałem jakichś takich wymagań co do tego numeru. A jak się czujesz, powiedz, bo do tej pory grając tam w Niecieczy, w Stróżach, tak, czy gdziekolwiek indziej, widowni takiej nie było, jak na przykład w Gdańsku czy we Wrocławiu kilkutysięczna widownia. Jak się czujesz w takim momencie, tak? Nie no, zdecydowanie tutaj w Ekstraklasie na stadion przychodzi dużo kibiców i trzeba powiedzieć, że ta atmosfera dzięki temu jest zdecydowanie lepsza. No ja tutaj nie ukrywam, że dla mnie to wpływa bardzo pozytywnie, tak? Może z racji tego, że nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, bądź też, nie wiem, myślę, że piłkarz to nie może czuć presji i jakiegokolwiek obciążenia z tego tytułu, że na stadion przyjdzie chociażby komplet publiczności. Wręcz przeciwnie, powinna ta publika go napędzać i motywować do lepszej gry. W Kręgle grasz? W Kręgle zdarzało mi się grawać. Tutaj w okresie 3 miesięcy dwukrotnie byłem. Zaraz, może spróbujemy swoich sił. Możemy, nie ma problemu. Zapraszam. Pierwsze rzuty najważniejsze. Dobra, zobaczymy. Od tego zależy rezultat końcowy. Dobra, to mówisz, że to będzie twoja trzecia gra, tak? W Białymstoku, więc zobaczymy, jak ci pójdzie. Jesteś pierwszy, więc... Trzecia gra, zgadza się. Zobaczymy. Poprzednio niezbyt mi wychodziło, ale tutaj myślę, że pod lekką presją będzie lepiej. Skup się. Proszę, rozpoczęcie od strajka to jest doświadczony, nie? To, na czym mi zależało. Najpierw mieleli w PES-a, teraz będzie stylał mnie na kręglach. Zobaczymy.
Mateusz, a jakim na co dzień jesteś człowiekiem? Wesołkiem, czy bardziej takim cichym? Wiesz co, no w szatni się chłopaki śmieją, że ja ciągle narzekam, tak? Ale raczej staram się do życia z humorem podchodzić. No różnie właśnie, to chociażby. Zauważyłem to, kiedy przybliżyłeś mi historię tego, że niby cię okradli na grzybach. Tak jest. Co się okazało, to nie byli złodzieje, tylko przybliżysz tą historię? No na pewno. Jedną rzeczą, którą lubię robić na co dzień, to jest zbieranie grzybów, tak? W lesie się troszeczkę odstresowuję, mam czas na pewne przemyślenia. No i wybrałem się pewnego pięknego popołudnia na grzyby, tak? A że do lasu trzeba było przejechać jeszcze 500 metrów ścierniskiem, to na tym ściernisku niestety ugrzązłem, bo było dosyć mokro. No, i przy próbie wyciągania mnie ciągnikiem, niestety uszkodziłem szybę w samochodzie, tak? A to, że historię ci taką mówiłem, że mnie niby okradli, ale wchodząc przed tyłem... Ale to nie jest pierwsza historia, którą mi ściemniłeś, bo jak wracaliśmy z Łodzi bodajże, no, z meczu, to ściemniłeś mi, że masz żonę i dwójkę dzieci, z tym, że nie mieszkają z tobą, tylko za granicą. A to może nie była ściema? No, obrączki nie widzę. No, widzisz, zaklejona, nie. Nie, nie mam ani żony, ani dzieci. Czyli dziewczyny, Mateusz jest do wzięcia. Tak, dlatego pilnujcie, chłopaki swoi. Ale dawaj, twoja kolej, nie? Kurczę, powiem ci, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. No dokładnie. Nie, no proszę cię, kolego. Nie jest źle. Poczekamy na 12. A twoim takim... No, przyjacielem, do tego nie mogę określić, może to jest zbyt wcześnie, ale twoim... kolegą z drużyny, takim najlepszym, kto jest, z kim się najwięcej spędzasz czasu? Wiesz co, tak naprawdę musiałbym się zastanowić, bo ostatnio gdzieś tam nawet siedząc w większej grupie chłopaków, to nawet sam im powiedziałem, ja w sumie nie jestem ściśle określony, tak? Bo gdzieś jak w każdej szatni, w każdym zespole czy grupie, no są te nieformalne grupy, tak? I jeden tam z drugim się bardziej dogaduje i tak dalej. No ja nie ukrywam, że tutaj w zależności od tego, co robię, to z jedną bądź z drugą osobą lubię przebywać, tak? Mm-hmm. No, mamy podobne zainteresowania z Krzyśkiem Baranem, pójść na grzyby czy ryby. Idę z nim, tak? No bo jest chętny. Mamy, nie wiem, porównywalne, nie wiem, z inną osobą wolę pójść na obiad i porozmawiać i jeszcze z inną na piwo czy na imprezę, tak? Chociaż tu nie chodzę. No, ale tak naprawdę... Tak. Tutaj rzeczywiście jest tam jakaś grupa kilku osób, z którymi mocniej się trzymam, między innymi Pazdek, tak, Ugo, kto tam, Jonek Strauss, młody chłopak, ale gdzieś tam nawet na zgrupowaniach no właśnie, w pokoju przebywamy, nie, no to tak fajnie nam się rozmawia. No i jest tam kilku innych piłkarzy, z którymi również, ale gdzieś tam no, nie da się ukryć jakichś takich mocnych przyjaźni, no to jeszcze jest za krótki czas, żeby nawiązać, tak? Dobra, twój ruch. Mój ruch. To po chwili przerwy może jest być 30 trudny. Do 18, tak? Dobrze widzę? Mam szans. Mam szans. Ostatnio z psychologiem mieliśmy zajęcia na temat fazy przygotowania, czy to do stałego fragmentu, czy to do rzutu wolnego i tak dalej. I bardzo ważną fazą, o której piłkarze gdzieś tam zapominają, na co zwrócił nam psycholog uwagę, jest faza rozluźnienia. I mi właśnie przed chwilą tej fazy zabrakło w tym rzucie, dlatego jeszcze dwa są do zbicia, kręgle, nie? No to jedziesz. Postaram się je zbić. To jest ta właśnie faza rozluźnienia, tak? Połowicznie się udało, no ale to zawsze coś. Nie chcę cię tak drastycznie zlać. Domyślam się, no. Nie, tak naprawdę żartuję. Nie, no ja wiem. Słuchaj, wspomniałeś o psychologu, o Pawle. Jak się współpraca z nim układa? Ciężko powiedzieć, na pewno... Czekaj, kontynuuj.
Na pewno jest to nowość, bo po raz pierwszy mam okazję pracy z psychologiem. Uważam, że jest to ważna rzecz i tak naprawdę nasze zajęcia głównie to były zajęcia grupowe, chociaż jeżeli każdy z nas ma potrzebę indywidualnie pójść porozmawiać, czy tam czegokolwiek się zapytać, to też nie ma problemu. No ale ja to na razie tak otwarty na to jestem i pozytywnie. Ogólnie Paweł jest chyba dobrą duszą taką w drużynie. No, zawsze z uśmiechem. Zawsze uśmiechnięty, tak. Możesz mówić. Tak, będziesz mnie słyszał? Mi to nie przeszkadza. Ja tak patrzę, jak grasz tą twoją celnością, to wynik z Krakowią nie, w ogóle jestem spokojny. Żeby na boisku była taka żeby samość, na boisku nie, mamy tutaj. Dokładnie. Ale to niestety. Jeszcze... Ale jeszcze zawsze mogę się przerzucić na inną dyscyplinę. Okej. Okay. Jeszcze jeden ci został. Jeszcze jeden został. Ja bym zaryzykował. Weź różowy, wiesz, różowy kolor pasujący do ciebie. Ale nie zgasz się z dziurki. Chociaż... W dyszkę, wiesz co? A co zrobiłeś drugi paluszek? Co się stało? A to zaraz opowiem. Ale to będzie ciężko zbicia, bo tam zostały dwie, nie jedna, tak? Jedna. Dwie, popatrz. To nie. To ja jednak zdecyduję na cięższy kaliber. O. Dwunastkę. Na dwie. Udało się. Kolega jest doświadczony. Ale powiem ci, że to wcale nie jest proste zbicie jedna za drugą. Bo trzeba tą pierwszą w miarę centralnie trafić. Dokładnie. Teusz, powiedz, jak Białystok ci się podoba? Jako Białystok? Miasto. Na razie jest cały rozkopane. Nie jest tak źle. W porównaniu do Warszawy, po której ostatnio miałem się przyjemność poruszać, no to jest naprawdę rewelacja, tak? Mieszkałeś w Ząbkach czy w Warszawie? Mieszkałem na w Ząbkach, tak? Ale Ząbki to jest praktycznie dzielnica Warszawy i... I tutaj Korki to już jest tak rozbudowane, że nie no, dojechać do miasta to jest tragedia. Ale... Dlatego na drogi białostockie ja nie narzekam przynajmniej. Sam Białystok gdzieś tam bardzo pozytywnie odebrałem, zwłaszcza na samym początku, tak, gdzie przyjeżdżając tutaj w czerwcu na rynku gdzieś te parasolki pootwierane, dużo ludzi. I co najważniejsze, otwartość i bezpośredniość ludzi, to jest coś fajnego tutaj. Zaczepiają cię na ulicy, tak? Rozpoznają cię już, czy... No przyznam szczerze, że teraz tak. Teraz aż trochę za dużo. Gdzieś muszę się mieć na baczności, gdzie czapkę. Jestem i co robię, tak? A natomiast początkowo bo to było zupełnie. Anonimową osobą raczej już nie jesteś, bo tak strzelasz te bramki, więc ludzie... Znaczy ludzie interesują się Jagiellonią, tak? I ale siłą właśnie rzeczy... zadają ci pytania tak o... co się dzieje w klubie, czy wchodzą tylko po prostu proszę cię autograf i zdjęcie. Wiesz co, z takimi nieznajomymi jak rozmawiam, to właśnie w tym charakterze, jak zaznaczyliśmy na początku, czyli tak jak z tobą, tak? Mm-hmm. Nigdy nie mówię prawdy. Czyli gdzieś tam w formie oszustem, żartu, no? Może nie do końca oszustem. Znaczy w formie żartu, no, będąc pierwszy raz do fryzjera, coś tam skojarzył, ale zaczyna podpytywać. Ja to wymyśliłem sobie historię, że jestem geodetą, tak? I przyjechałem tutaj pracować. Jak długo? Nie wiem. Idąc drugi raz, gościu próbował pytać, zagadywać, no ale ja go gdzieś zbijałem z tropu, tak? Bo nie był jeszcze do końca przekonany. A trzeci raz, będąc z tego samego fryzjera, no to już teraz mnie pan nie oszuka. No, ale to są takie właśnie śmieszne historie. Łukasz Tymiński, też kiedyś pamiętam, byliśmy w restauracji i koleżanka też pyta, moja koleżanka, spotkaliśmy się i pyta, czym się zajmuje? No to mówi, powiedział, że jest latarnikiem, że zapala lampy, nie? Że no jest może, coś tendency. No może i tak być, a miałeś dokończyć, znaczy zacząć historię tego palca. Zacząć historię. To jest wczorajsza zabawa, a właściwie gra w paintballa, tak? Drużynowa, gdzie wybraliśmy się w 20 osób. Tutaj niedaleko, nawet nie pamiętam miejscowości, ale rzeczywiście frajda fajna. No i niestety, w mniejszego palca zostałem postrzelony, nasz masażysta, zamiast leczyć, to kaleczy. Tak, no Marcin wstydziłby się. A drugi to nie, to jest taka kontuzja własna. No to właśnie to jest to uszkodzenie po tym postrzale, no w sumie jakby nie było celnym, tak, piechowego. No. Ostatnia kolejka przed nami. Znów zostałem ośmieszony. Jeszcze nie, jeszcze spokojnie. Kolego, jest 140 do 64. Ty, no 148. Ale, tak jak na początku powiedzieliśmy, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. To chociaż dobrze no dobra, skończ. Mam nadzieję, że strajk.
Uda mi się. Z przytupem. No ale dobra, to twoja kolej teraz. Moja. Mam nadzieję, że kula wyleci na drugą stronę. Żeby nie być gołosłownym, to postaram się to zbić. Przynajmniej w dwóch rzutach. No, w dwóch rzutach. W dwóch rzutach. Ewidentnie. Zmienić kulkę, czy poczekać na swoją? To tak jakby szczęście przynosi, wiesz? W sumie i tak muszę czekać. Może bo... zabierz ją w ogóle na ten, jutro, ze sobą. Zamiast ten, jutro? Na sobotę zamiast... Na sobotę zabierz ją. Piłki do nogi, będziemy grali tom. Lubię też, jak obrońcy się właśnie tak odbijają ode mnie, jak te kręgle od kuli. No powiem ci, nie jest najgorzej, no. To tu były wygrane, kolego. Dzięki, chcesz mnie podbudować przed Krakowią, tak? Ewidentnie, ewidentnie. Trener powiedział, żeby cię za bardzo nie... Miałeś wytyczne od trenera, tak? Dokładnie, dzisiaj rozmawialiśmy w klubie, mówił, żeby cię nie przemęczać, żeby cię nie stresować. Podobno, jak się podniesie szybciej rękę, to się unikasz, więc... Aha, no trochę tak jest, nie? Ale tak, co, że... no to nie wiem, czy na rewanż innym razem, czy... Innym razem się umówimy, bez kamery, no więc... No właśnie, następną kolejkę... Zniszcz tego, żeby później nie było, że przed meczem. No, bardzo ładnie. Teraz jest okazja coś przekąsić. Dziękujemy. Mocno zmęczony? Troszeczkę, tak. To i pewnie mocno głodny, co? No, strasznie. Ja po wysiłku też lubię coś zjeść. A właśnie, jaką kuchnię lubisz? Jaką kuchnię? Ja jestem wszystkożerny. Wszystko jest. Poważnie. I tak naprawdę nie jestem wybredny, jeżeli chodzi o jedzenie. Mhm. Najczęściej jeździsz na obiady z... Najczęściej to mamy wspólne obiady z całą drużyną, aha, tak? Ale rzeczywiście, tak. Czasami w Pogorzałkach, czasami tutaj w Białymstoku. Natomiast jeżeli tak zdarza nam się pojechać, to właśnie z Pastkiem, to jest właśnie najczęściej. A typ muzyki, jaki preferujesz, to? Tak naprawdę słucham muzyki bardzo zróżnicowanej. Nie mam jakiegoś określonego typu, który najczęściej i dominuje, tak? Powiem szczerze, że samo słuchanie muzyki samo w sobie to nie jest coś, co lubię robić, tak? Jeżeli chodzi o muzykę, to najczęściej towarzyszy ona innym zajęciom, tak? Czy podczas jazdy samochodem włączam radio, czy też podczas sprzątania. Natomiast jeżeli chodzi o taki konkretny gatunek, to może tak hip-hop czasami, to też zależy od nastroju, tak? W zależności jaki mam humor, to takiej muzyki lubię posłuchać. Większość piłkarzy, tak, z tego co zauważyłem, przed meczem wychodzi na boisko. Słuchawki mają dość duże, nie wiem czy im właśnie nie ściska głowy strasznie. A ty z tego co zauważyłem, siedzisz wyciszony zawsze. To znaczy na pewno tak, niektórzy chcą może się poczuć pilotami przed meczem, tak, i zakładają takie wielkie słuchawki. Ja natomiast tej muzyki nie słucham. Lubię się rzeczywiście skoncentrować na sobie i są takie dni, gdzie przychodzi mi to bardzo łatwo, natomiast są momenty, że czasami coś mnie rozprasza, tak? I w sumie od tego nastawienia przed meczem bardzo wiele zależy, jak później gram, dlatego przywiązuję do tego bardzo dużą uwagę. No dobra, Mateusz, dziękuję ci bardzo za spotkanie, za poświęcony swój czas. Do zobaczenia na meczu z Krakowią, dopiero się zobaczymy. Także zapraszam was na kolejne odcinki. W następnym prawdopodobnie będzie Dani Quintana. Sponsorem Jaga TV jest Barter SA. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.